Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Cześć, tu Łukasz Łukaszewski, witam w programie Time Out. Dziś na tapetę bierzemy mecz trzeciej kolejki Tauron Basket Ligi Stelmet Zielona Góra kontra Jezioro Tarnobrzeg. Następnie przybliżymy Wam sylwetkę Welibora Radowicza i na sam koniec kilka koszykarskich ćwiczeń zaprezentuje Marcin Sroka. Gotowi? No to zaczynamy. W niedzielę w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego naprzeciwko siebie stanęły dwie z trzech niepokonanych dotąd drużyn Tauron Basket Ligi, Stelmet Zielona Góra i Jezioro Tarnobrzeg, które ma za sobą zwycięstwa z AZS-em Koszalin i Kotwicą Kołobrzeg. Już pierwsza kwarta była zapowiedzią niezwykle wyrównanej i zaciętej walki. Goście wygrali pierwszą część meczu 22-19, a prowadzenie przez 10 minut gry zmieniało się aż 9-krotnie. Druga kwarta to również nieznaczne zwycięstwo Jeziora. Do kosza Stelmetu regularnie trafiał Matt Edison, wspierany przez Xaviera Aleksandra i dobrze znanego w Zielonej Górze Jakuba Dłoniaka. Gospodarze nie próżnowali, ale między czwartą a siódmą minutą tej części spotkania zanotowali zastój w grze. Zielonogórzanie obudzili się po trójce Roba Jonesa, ale podopiecznych trenera Dariusza Szczubiała nie udało im się dogonić. Wynik pierwszej połowy meczu Stelmet Jezioro 46-40 dla przyjezdnych. Trzecia kwarta to koncert gry drużyny prowadzonej przez trenera Michajlo Uwalina. Tarnobrzeżanie byli bezradni do tego stopnia, że zdobyli tylko 10 punktów przy 29 Stelmetu. Głównym aktorem tego spektaklu był Walter Hodge. Czwartą kwartę 28-23 wygrało Jezioro, ale ostateczny triumf należał do gospodarzy. Rezultat spotkania to 92-84. Najwięcej punktów dla zielonogórskiej ekipy, 25, zdobył Hodge, 14 Quinton Hosley, który zanotował również 9 asyst. Dla drużyny gości po 16 punktów rzucili Edison i Dłoniak. Gratuluję gospodarzom, dobre zawody, gratuluję zwycięstwa. Uważam, że my nie byliśmy wiele słabsi. Słabszy był moment w trzeciej połowie, kiedy daliśmy sobie odjechać na zbyt wiele punktów. Dzisiaj nie byliśmy tak skuteczni, jak uważam, jesteśmy. Jesteśmy dużo skuteczną w rzutach gospodarze mieli trochę szczęścia, że w tych rzutach, które normalne są celne, dzisiaj były nieudane. W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobrze, trafialiśmy do kosza i nie mieliśmy problemów ze zbiórkami, ale już w drugiej połowie meczu wykonaliśmy znacznie gorszą robotę. Nie trafialiśmy i słabo broniliśmy i z tego powodu czujemy się trochę zawiedzeni. To nasza pierwsza porażka w tym sezonie i to może się jeszcze przytrafić, dlatego nie załamujemy się, chociaż chcielibyśmy zagrać lepiej. W pierwszej połowie graliśmy jak zdrętwiali. Chyba chcieliśmy potwierdzić swoją dobrą dyspozycję po zwycięstwie we Włocławku. Ostatecznie doprowadziliśmy do zwycięstwa, ale kiedy naprzeciw ciebie staje odprężona drużyna z pomysłem na grę, przeciwstawiać się już po pierwszych rzutach i narzuca swój rytm gry, nie jest łatwo wrócić. Ale myślę, że dzięki intensywności naszej gry w trzeciej kwarcie kompletnie ich zniszczyliśmy. Solid rhythm is not easy to come back, but I think that with huge intensity and big tempo in the third quarter we completely destroyed them. Trochę na ten mecz nie wszedliśmy tak, jak powinni wejść. Trochę możliwe, żeby nie byliśmy skoncentrowani i zaczęliśmy grać taką koszykówkę, jak oni chcieli. Szybko, nie do końca swoje zagrywki, a potem naprawdę pokazaliśmy, na co nas stać. Dziś przyjrzymy się osobie Welibora Borko-Radowicza. Drugi asystent trenera Michajlo Uwalina urodził się 16 marca 1972 roku w mieście, które wtedy nazywało się Titograd. Dziś jest to Podgorica w Czarnogórze. Radowicz ma za sobą 20 lat zawodowej kariery koszykarskiej. Grał w lidze chorwackiej, izraelskiej, jugosłowiańskiej, francuskiej, serbskiej, cypryjskiej, słowackiej i węgierskiej. Playing for Maccabi Tel Aviv, that was the best part of my career. I played 4 years.
Gra dla Maccabi Tel Aviv była najlepszą częścią mojej koszykarskiej kariery. Spędziłem tam 4 lata i to było wspaniałe doświadczenie i wspaniały klub. Oczywiście przez 20 lat mojego grania zwiedziłem mnóstwo krajów, grałem dla wielu drużyn i z każdej z nich mam wspaniałe wspomnienia, ale zdecydowanie rozdział z Maccabi to najznakomitszy okres mojej kariery zawodniczej. All these years and but I would say Maccabi was like the best part of my career. Radowicz ma podwójne obywatelstwo, serbsko-izraelskie. W Tel Awiwie poznał swoją obecną żonę, Michal, z którą ma niespełna 4-letniego syna Teodora. Velibor dzięki koszykówce zwiedził kawał Europy. Do Zielonej Góry sprowadził go Michajlo Uwalin, po tym jak Borko przez jeden sezon prowadził w charakterze trenera Czerwoną Gwiazdę Belgrad. Well, Michajlo was my coach actually long time ago. Michajlo był moim trenerem dawno, dawno temu, kiedy pierwszy raz grałem dla Czerwonej Gwiazdy. To było, niech sobie przypomnę, jeżeli dobrze pamiętam, w sezonie 1993-1994, czyli blisko 20 lat temu. Michajlo był asystentem pierwszego trenera, był wtedy bardzo młody, miał może ze 23 lata. Znamy się od tego czasu i zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi. Pod koniec mojej kariery zawodniczej chciał, żebym został jego asystentem. Myślę, że to dla mnie świetna okazja. My career, you know, he called me to be his assistant, and which was very good, I think, for me. Velibor Radowicz w Zielonej Górze czuje się bardzo dobrze. Swoje rodzinne miasto opuścił w wieku 16 lat, więc jak sam mówi, łatwo przyzwyczaja się do nowych warunków. Poza tym, koszykówka jest taka sama na całym świecie. To, co oczarowało go w Winnym Grodzie, to kibice z Telmetu. Come to all our games, like what they did in the first game, because the first game was the first experience. Mam nadzieję, że będą przychodzili na nasze mecze tak jak za pierwszym razem. Ten pierwszy mecz sezonu był pierwszym moim doświadczeniem tego typu. Byłem miło zaskoczony. Cała oprawa, jaką przygotowali na to spotkanie, to naprawdę miłe. Przyszło prawie 5000 ludzi, żeby zobaczyć naszą grę. Mam nadzieję, że wciąż chętnie będą przychodzili do hali i wierzę, że swoimi występami podczas tego sezonu damy im powody do radości. With our season, with our games. Witam wszystkich fanów koszykówki w Zielonej Górze. Marcin Stroka, Stelno, Zielona Góra, pozycja skrzydłowy. Zaproponuję kilka ćwiczeń, abyście mogli podejrzeć, troszeczkę poćwiczyć i zobaczymy, co z tego będzie w przyszłości. Pozdrawiam. Zaczynamy. Pierwszym ćwiczeniem będzie ćwiczenie szybkościowe. Jak najszybciej trafić 10 koszy spod kosza. W tym ćwiczeniu pomoże mi nasz litewski zawodnik, w sumie już polski, Mantas Czesnauskis. Lecimy. Dziękuję. Drugim ćwiczeniem będzie kozłowanie dwoma piłkami z obrotem w kwadracie, w trumnie tak zwanej koszykarskiej. To dla wszystkich młodych adeptów, jeżeli chcą troszeczkę poćwiczyć kozłowanie z rączkami mocniejszą i słabszą. I trzecim ćwiczeniem kolejnym będzie również ćwiczenie takie skocznościowe, powiązane z trafieniem do kosza. No, będziemy rzucać z lewej, lewą i prawą ręką. To było na tyle. I oto tym ćwiczeniem chciałem zakończyć dzisiejszą lekcję. Myślę, że lekcja będzie przydatna dla wszystkich młodych i starszych przyszłych koszykarzy z Telmetu bądź też innej drużyny w Polsce. Dziękuję i pozdrawiam, Stroka Marcin. Do zobaczenia na meczu. I na koniec naszego dzisiejszego spotkania konkurs. Najpierw rozwiązanie tego z poprzedniego tygodnia. Tomasz Jankowski swoją zawodniczą karierę zakończył w ekipie z Sopotu. Oto złota misa zwycięzców, z której wylosujemy 3 osoby, które otrzymają gadżety ufundowane przez Zielonogórski Klub. A będą to, uwaga, uwaga, Andrzej Sucharzewski, proszę bardzo. Poza Andrzejem nagrody otrzyma Konrad
Bobek, Konrad Andrzej i Tomo Six, albo Tomo Six, jak kto woli. Te trzy osoby otrzymają nagrody ufundowane przez Zielonogórski Klub. Skontaktujemy się z Wami w najbliższym czasie. A pytanie konkursowe tego odcinka, jak zdrobniale nazywany jest Velibor Radowicz? Odpowiedzi przysyłajcie na adres sportmałpa.rtvlubuska.pl. A na dziś to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Próbujemy. Witam wszystkich fanów koszykówki. Drugim ćwiczeniem będzie... Trzecie. To jest trzecie, tak? Okej. Okay. Nie, 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 stop, stop, drugi. To można by jeszcze Mantasa tu wykorzystać. Dawaj, dawaj, leć po piłkę, wykorzystamy cię jeszcze. Pomożesz mi zbierać piłkę i ustawiać. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.